Nie brakuje pracy w Warszawie, nie brakuje się, ale to się nie myśli. To na pewno nie doprowadziłoby do zmniejszenia tej populacji zwierząt. Nie widziałem reakcji swoich kolegów i koleżanek, którzy przeglądali zdjęcia łosia, kiedy szukaliśmy komunikatu na środku środowiska. Łoś to bardzo sympatyczne zwierzę i bardzo wiele osób nie rozumie, dlaczego w ogóle do nich powinno się strzelać, żeby zmniejszać się populację. Czy są jakieś inne sposoby, żeby te populacje, ewentualnie szkody na styku łoś, czyli zwierzę, nie tylko łoś, bo też wilk, żubr, bóbr, kormoran czy dzik, ograniczyć? Dobrze powiedział, że o tym okradaniu Warszawy, okradaniu Polski długo jeszcze trzeba czekać, zanim sytuacja się naprawi, bo to złodziejstwo do cholery. Złodziejstwo. Okradali Polskę, no okradali, okradali mnóstwo dzieli. Czwartek, 26 dzień października. Drodzy Państwo, dzisiaj Sejmowa Komisja Polityki Społecznej i Rodziny rozpatruje sprawozdanie podkomisji na temat projektu ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę. Słyszymy z wielu źródeł o tym, że wypracowany jest pewien kompromis, pewna ugoda, że może nie wszystkie niedziele, może tylko dwie niedziele, może jakieś niedziele przed świętami Bożego Narodzenia i Wielkanocy. Komisja Krajowa NSZZ Solidarność powtórzyła niejako swoje stanowisko na ten temat, a ja witając na antenie pana Alfreda Bujarę, przewodniczącego sekretariatu krajowego handlu, banków i ubezpieczeń Solidarności, chciałbym prosić o komentarz, jak to z perspektywy Solidarności wygląda, jaka reakcja na ten kompromis, czy propozycję tego kompromisu. Pani rzecznik, bardzo pani dziękuję. Diana Piotrowska, rzeczniczka Polskiego Związku Łowieckiego, była naszą gościem. Dziękuję serdecznie, życzę dobrego popołudnia. Łoś się wchodzi w konflikt z człowiekiem, gospodarką, zapewnienie bezpieczeństwa, a władze publiczne zobowiązane są do tego, żeby bezpieczeństwo zapewnić. Zgodnie z opracowaną strategią dla łosia, kiedy mamy minimum 5 sztuk łosia na 1000 hektarów powierzchni leśnej i bagiennej, można rozpocząć racjonalne użytkowanie.
użytkowaniu łosia. Chciałam tylko teraz podać polowania. Przekonywał jeszcze we wrześniu tego roku w podlaskim urzędzie wojewódzkim wiceminister środowiska Andrzej Konieczny. Dziś stanowisko resortu środowiska jest takie, że na razie polowania na łosia nie będzie, więc na razie ma już jego populacja ponad 20 tysięcy sztuk, no i na razie może rozmnażać się spokojnie dalej. Tu może to i dobrze, żeby tych Polaków zapędzić do kościoła, bo to jest, wiecie państwo, taka ciemnota i ten przesąd, że to ja nie wiem, że to trzeba by było czynić. To nie jest tak łatwe. To nie jest takie łatwe. Odwyknąć do szkoły, wyczytać, co robią szkoły, ale one mają swoje interesy, zapędzają ludzi w głupoty, w głupoty. To nie jest takie łatwe. Polacy chcą mieć większe rodziny, przyznaje minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska. Badania CBOS-u wykazują, że 49% chce mieć dwójkę dzieci, 25% myśli o tym, żeby mieć rodzinę z trojgiem dzieci, a 7% myśli o tym, żeby mieć rodzinę nawet z czwórką i więcej dzieci. Minister dodaje jednak, że w realizacji złotych, z tego 200 milionów z Funduszu Pracy. W nadchodzącej edycji programu będą mogli wziąć udział także samorządy powiatowe. Zależy nam, by skorzystały z tej oferty, przyznaje minister Rafalska. Samorządy są dla nas gwarantem wysokiej jakości świadczenia, ale też przede wszystkim tego, że ta funkcja samorządów zawsze jest związana z niższą odpłatnością za miejsce pobytu dziecka w przedszkolu. Według wyliczeń resortu obecnie około 80% nie ma nawet jednej instytucji opieki nad małym dzieckiem. Wiemy, jak przekonać samorządy do tworzenia takich miejsc, mówi minister Rafalska. Tą zachętą będzie poziom dofinansowania do inwestycji tych żłobkowych na poziomie 80% dotacji. Maluch Plus to program wspierający rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Małgorzata Głogowska, Polskie Radio 24. Przeciwdziałanie zagrożeniom hybrydowym to główne zadanie specjalnej platformy NATO Ukraina. Jej prace zainaugurowano dziś w Warszawie do realizacji decyzji podjętych jeszcze w zeszłym roku na szczycie sojuszu. A w Belwederze była nasza reporterka Sylwia Bielka. Formalnie platforma została zainaugurowana na początku lipca w Kijowie. Spotkanie w Warszawie to pierwsze praktyczne działanie tej inicjatywy. Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Paweł Szef powiedział, że to dowód na to, że Polska w aktywny sposób wspiera Ukrainę, ale też realizuje politykę NATO. Jak mówił szef BWN, Ukraina w zakresie wojny hybrydowej ma duże doświadczenie. Działania nieregularne, niekonwencjonalne są wykorzystywane w czasie konfliktu rosyjsko-ukraińskiego. Ukraina, jeśli chodzi o doświadczenia wojny hybrydowej, właściwie we wszelkich aspektach, od wojny informacyjnej, od cyberataku, manipulacji nastrojami społecznymi, poprzez bezpośrednie akty, czy to terroru, czy agresji wojskowej, więc jest krajem wyjątkowo doświadczonym przez tego typu działania, stąd doświadczenia naszych partnerów ukraińskich są w pewnym sensie dla nich dramatyczne, unikalne i my chcemy z tych doświadczeń korzystać, chcemy się dzielić naszymi doświadczeniami, nie tylko polskimi, ale również doświadczeniami sojuszniczymi. W seminarium wzięli udział m.in. zastępca sekretarza Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy Oleksandr Litwinienko i zastępca sekretarza generalnego NATO do spraw politycznych. Jakby jeden wygrywa, bo mówi, że nie dało się drugiego stać, czyli albo facetowi cycka numer 2 się nie podoba, albo co? No my nie jesteśmy przesądni. Pod działaniami hybrydowymi rozumiemy co jest, a co z tego wynika, to zaraz sobie z Macherowa, by tutaj wciągnęła.
informacyjnych, a także innych. Całe to instrumentarium kierowane jest z jednego centrum, ukierunkowane jest na sianie wątpliwości w chęci państwa czy społeczeństwa, jeśli chodzi o sprzeciwienie się tej agresji. Aleksandr Litwinienko mówił, że przypadki działań hybrydowych są znane z wojen w starożytnej Grecji. Rosja wykorzystywała je 4 wieki temu, a główną różnicą między dawną wojną hybrydową a obecną są techniki informatyczne. Paweł Solow powiedział, że w czasie bilateralnej rozmowy została poruszona kwestia działań, które Polska jako niestały członek Rady Bezpieczeństwa ONZ mogłaby podjąć. To jest kwestia rozmieszczenia ewentualnego oddziału ONZ na terenach poddanych agresji rosyjskiej w wschodniej Ukrainie. Trwa w tej chwili dyskusja. Polska po Ukrainie w przyszłym roku obejmie miejsce niestałego członka Rady Bezpieczeństwa. O tym też żeśmy rozmawiali. Szef BBN-u poinformował, że w czasie wizyty prezydenta Andrzeja Dudy w Finlandii odwiedził wczoraj w Helsinkach Centrum Doskonalenia w dziedzinie zwalczania zagrożeń hybrydowych. Sylwia Białek, Polskie Radio. Jeszcze krótko o kolejnym starciu na linii NATO-Rosja. Sojusz WTK Moskwie Zeta nie podała prawdziwych danych na temat Wielu ambasadorów wskazywało na znaczące rozbieżności między tym, co Moskwa mówiła przed rozpoczęciem manewrów, a rzeczywistą skalą ćwiczeń. Mówił szef sojuszu Jens Stoltenberg. Liczba żołnierzy uczestniczących w manewrach była większa niż wcześniej deklarowana. Scenariusz ćwiczeń był inny oraz ich zasięg geograficzny był większy niż zapowiadany. Moskwa informowała, że w manewrach wzięło udział niecałe 13 tysięcy żołnierzy poniżej granicy, od której wymagana jest obecność obserwatorów OBWE. Ale według szacunków sojuszu, opartych m.in. na zdjęciach satelitarnych, w ćwiczeniach wojskowych Zapad wzięło udział kilkadziesiąt tysięcy rosyjskich i białoruskich żołnierzy. Sekretarz generalny był także pytany o informacje z Ukrainy, że Rosja po manewrach pozostawiła część swoich wojsk na Białorusi. Nie mamy na to dowodów, ale cały czas, jak mówi Jens Stoltenberg, analizowany jest przebieg manewrów. Beata Połęcka, Polskie Radio, Bruksela. A za chwilę powiemy o nieco innym aspekcie bezpieczeństwa poniekąd. No właśnie, sprawdzimy, czy rzeczywiście autentyczny aspekt bezpieczeństwa, czy w krzywym zwierciadle. To za sprawą specjalnego zespołu, które w Sejmie założyła Platforma Obywatelska, a ten zespół ma jeden cel, określenie zagrożeń bezpieczeństwa państwa, poinformował szef Platformy Grzegorz Schetyna. Powołujemy zespół, który ma zająć się prawami Antoniego Macierewicza. Chcemy ocenić, chcemy opisać rzeczywistość ostatnich miesięcy i lat, tego wszystkiego, co wiąże się z Antonim Macierewiczem. I to właśnie zdaniem Platformy Obywatelskiej obecny szef resortu obrony jest największym w tej chwili zagrożeniem dla polskiego państwa, jest takim zagrożeniem wewnętrznym. Za chwilę podamy ten temat podczas debaty, w debacie dnia, tuż po 17. Jeden z gości był na tym posiedzeniu i obserwował i wsłuchiwał się uważnie w głosy polityków Platformy Obywatelskiej, to Radosław Kruca z dziennika Fakt, a będzie też Zuzanna Dąbrowska z portalu Do Rzeczy PL i z telewizji Etwan. Do usłyszenia za kilka minut. Reklama. Ach, przez ten chłód i wiatr moje usta są takie spierzchnięte. Próbowałam już chyba wszystkiego. Co zrobić, żeby mieć tak ładne usta jak twoje? Oj, chyba nie próbowałaś wszystkiego. Na pewno nie tego serum. Regenerum regeneracyjne serum do ust, nawet bardzo przesuszonych i spierzchniętych. Przecież ty nie masz takich. Już nie. Regenerum intensywnie odżywia i nawilża skórę ust, dzięki czemu są miękkie i gładkie, a do tego naprawdę przynosi natychmiastowe ukojenie. Tego mi trzeba. No to leć do najbliższej apteki. Regenerum. Pełna regeneracja. Są miliony powodów, żeby zagrać w lotto. Najważniejszy z nich to 3 miliony złotych. Graj w kumulacji lotto o 3 miliony złotych. A co jeśli to teraz wygrasz? Gdzie będziesz? Do pracy i potem co odebrałem wynik magnezu we krwi. Powiedz, magnez nadal w normie. Widzę, że stosujesz dobry preparat magnezowy. Adam polecił mi Neomax Stress. Doskonale uspełnia magnez i najlepsze. Neomax Stress ma jeszcze składnik, dzięki którym się nie stresuje. Wyciąg z ziela melisy ułatwia odprężenie, a wyciąg z żywych chmielów wspomaga dobre samopoczucie psychiczne i fizyczne. Suplement kwestii Neomax Stress. Dobry magnez, odpowiednia dawka, składniki ułatwiające odprężenie i dobre samopoczucie. To idealny produkt dla tak zabieganego człowieka jak ty. Neomax. Taki powinien być magnez. Aflowarm. Wszystkiego dobrego z panem Bogiem, pan Arcyty Bojara, przewodniczący Sekretariatu Krajowego Handlu Banków i Ubezpieczeń NSZZ Solidarności był naszym gościem. Nadmienię również, że stanowisko Kościoła w sprawie zakazu handlu w niedzielę jest jednoznaczne. Słowa z 26 sierpnia księdza arcybiskupa Wiktora Skworca, który powiedział...
że w czasie wolnej od pracy chodzi o wspólne świętowanie i przez to budowanie więzi społecznych. Może to jest odpowiedź, dlaczego dziś u nas te więzy społeczne się rwą. Leczona infekcja może rozwijać się lub nawracać. To co powinnam stosować w takiej sytuacji? Tabletki dopochwowe i Ladian Direct Plus. Ladian Direct Plus. Zobacz. Ona chce tutaj zarobić na tych tabletkach dopochwowych. Boże.